Tu jest najważniejsze zdanie Jezusa, jakie pada. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę miłosierdzia, nie ofiary. To jest w ogóle takie zdanie, które Jezus przytaczał wielokrotnie w rozmowie z faryzeuszami. To jest, widać jak to zdanie dla Niego było niesłychanie ważne. Rzeczywiście było kluczem, nie? Zrozum to, zrozum. Chcę miłosierdzia, nie ofiary. To jest zdanie zaczerpnięte z Ozeasza, z 6 rozdziału. Słuchaliśmy tego tekstu jako pierwszego czytania. Nie. Choć w przekładzie Ozeasza nie padało słowo miłosierdzie, tylko ciągle padało słowo miłość. Miłość. Miłość wasza, miłości pragnę. Nie. Dlatego nie czujemy od razu, że Jezus ten tekst cytuje, ale Jezus ten tekst cytuje. Nie. I tłumaczy lepiej niż nasz tłumacz. Dlatego, że w hebrajskim tekście Ozeasza tam jest słowo hesed. A hesed to jest miłość, która jest miłosierna. I z reguły się to słowo tłumaczy właśnie jako miłosierdzie. To jest w języku Starego Testamentu najważniejsze określenie miłosierdzia. To jest hesed. I hesed to jest taka miłość, która jest wiernością. Kochasz kogoś w sposób wierny. Dlaczego? Bo chcesz być wierny temu, kim jesteś. Kochasz go, bo chcesz być wierny temu, kim jesteś. Więc kochasz go niezależnie od tego, w jaki sposób on się zachowuje. Ty jesteś wierny, bo kiedy przestaniesz go kochać, to przestaniesz być sobą.